Siemaneczko, siemaneczko. Znajdujemy się w hotelu Gypsophila Village. Gypsophila Village, Okuljalar. Okuljalar, czyli Turcja. Jesteśmy w Turcji, blisko Alanii. Wylądowaliśmy w Antalii i około 2 godzin autobusem jechaliśmy w kierunku Alanii i dotarliśmy do naszego hotelu. Gypsophila Village. Słuchajcie, chciałem od razu, jest godzina 6.50, jeszcze jest cisza, można powiedzieć w spokoju dwa słowa, a pierwszą rzeczą, jaką chciałem tutaj powiedzieć od razu na plus tego hotelu, to pierwsza rzecz to jest taka, że jest to fajny hotel, podoba mi się. Podoba mi się ten hotel z tego względu, że po pierwsze, nikt jeszcze nie zwrócił mi tutaj na nic uwagi. Czyli dość takie ważne, bo czy można sobie wziąć jakąś kawkę do domu, właśnie po którą teraz przyszedłem, czy można sobie gdzieś coś wynieść z restauracji, czy można spokojnie sobie tam skakać do basenu, czy coś tam robić. Ja przynajmniej jeszcze nie miałem tutaj żadnej sytuacji, w której gdzieś bym się tutaj coś niekomfortowo poczuł, że ktoś by mi tutaj z obsługi zwrócił uwagę lub gdzieś jakiś taki jakiś reżim był i jakoś bym się tutaj niekomfortowo czuł. Czyli taka pierwsza sprawa to, że dobrze się tutaj czuję, nikt mi za nic nie zwraca uwagi i że po prostu jest tak przyjemnie, jest tak luźno, przyjemnie. Obsługa jest bardzo uśmiechnięta, bardzo miła, leją bardzo dobre drinki, dają bez problemu wszystko, co mają do jedzenia i tak dalej, i tak dalej. W restauracjach pan przychodzi, zawsze pyta się, czy coś chcemy do picia i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę bardzo miła obsługa, wszystko jest w porządku. Także pod tym względem jestem tutaj bardzo zadowolony. Tutaj w tyle widzicie jeden z największych basenów, tutaj główny taki w centrum. Hello! Okej. No. Czyli właśnie o, tutaj już pan coś hello, coś się uśmiecha i no jest wszystko w porządku, jest wszystko w porządku. Druga sprawa, o której trzeba powiedzieć, to jest tak, jedna na plus i automatycznie też dla niektórych na minus. Czyli zdecydowanie jest to hotel dla osób, które dla rodzin z dziećmi, bo dzieci jest tutaj mnóstwo. Więc wszystkie rodziny, wszystkie osoby, które mają dzieci od powiedzmy tam od zera do, nie wiem, 12-15 lat, będą się tutaj czuły dobrze i jest takich dzieci tutaj mnóstwo, ale jakoś tak, nie wiem, nie przeszkadza mi tutaj w tym hotelu, że tutaj jakieś dzieci, jakoś nikt nie krzyczy, nic, jakoś tak jest bardzo w porządku, ale na pewno jest to taki hotel dla właśnie takich rodzin, dla takich osób, więc jest to na plus dla nich, ale jeśli przyjeżdża tutaj jakiś singiel taki 25 lat, powiedzmy, no i nie chciałby, żeby mu tutaj jakieś dzieciaki biegały czy coś, no to z tej strony jest to dla tej osoby na minus. A tak jak tutaj też widzicie, jakieś stoły do ping-ponga, jakieś właśnie tutaj baseny, tam jest kolejny basen ze zjeżdżalniami, tam jest kolejne zjeżdżalnie i baseny. Bardzo miła obsługa, która na przykład zaczepia i gra. Są takie po prostu, Jezus, jak te panie się nazywają, takie, no tak z obsługi, tak, które na przykład chętnie zagrają z wami w jakieś tam po prostu gry, tak, jakieś gry. Także są tutaj takie osoby, które po prostu, no chętnie po prostu zajmują czasy dla wszystkich tutaj osób. Bardzo duży, też fajny taki plac dla dzieci. Oczywiście jakieś mini disco, teatry, występy. Bardzo tutaj, no dzieci na pewno tutaj odnajdą się bardzo dobrze. Teraz jestem akurat przy restauracji jednej. Są też tutaj dwie, tylko akurat tutaj są tylko dwie restauracje. Jest jedna taka jakaś rybna restauracja i jedna turecka restauracja dodatkowa oprócz takiej normalnej, głównej restauracji. Bardzo bliski dostęp do morza, bardzo bliski dostęp, tutaj już jest morze. No to od razu wychodzi się z obiektu nad morze. Są leżaki, jest zadaszenie, jest cień, można też na słońcu. Tam jakieś są masaże, jakieś takie różne rzeczy. Tutaj jakieś jeszcze dodatkowe gry, tam właśnie ten amfiteatr, mini disco i te inne rzeczy. Tutaj mamy właśnie tą restaurację i snack bar. No to jest też jedna z takich rzeczy, o
której tutaj muszę powiedzieć, czyli mamy tutaj ultra all inclusive i nie wiem, czy da się tutaj przyjechać, inaczej, czy da się nie zamówić ultra all inclusive i przyjechać tylko na zwykły all inclusive, ale jeśli chodzi, tak, śniadania od 7 rano do 11, od 11 snack bar, gdzie też już wszystko jest do jedzenia, oczywiście do picia. Snack bar jest otwarty dużo wcześniej, tylko jedzenie jest od 11. Jak kończy się śniadanie o 11, to w snack barze jest jedzenie, a snack bar jest otwarty szybciej i już drinki, jakieś napoje, wszystkie różne rzeczy są. Bardzo duży właśnie ten snack bar, dużo stolików, zawsze się znajdzie miejsce, nie ma jakichś dużych kolejek, z 2-3 osoby zawsze obsługują, więc to też jest dobre. To też jest dobre, o tutaj właśnie są te ślizgawki dla dzieci. I dodatkowo tam jest jeszcze jeden bar, tam jest jeszcze dodatkowo z drugiej strony jeden bar, który jest czynny całą dobę, całutką dobę. Więc jeśli ktoś lubi imprezować, lubi się dobrze bawić, gdzieś tam lubi sobie trochę wypić jakiś alkoholi czy coś, czy posiedzieć długo, pograć w karty, cokolwiek, co by tam nie chciał zrobić, wraca z końca miasta i jeszcze by chciał podejść gdzieś tam do baru, coś tam się napić czy coś, całą dobę jest otwarty. Oczywiście później tam około 13 godziny jest obiad. Snack bar cały czas otwarty do godziny chyba 16. I później jest tylko taka jedna mała właśnie przerwa od 16 do 19, gdzie za bardzo tak nie ma nic do jedzenia, tak? Oczywiście snack bary są otwarte, picie i tak dalej, wszystko jest dostępne, ale jedzenia akurat w tym momencie nie ma. No, tutaj są właśnie te zjeżdżalnie. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Czekajcie, zrobię sobie tylko zdjęcie. I co dalej? Czyli jest taki bar u szeryfa, jest taki popularny tutaj w naszej grupie, bo myśmy tutaj przyjechali nasz 6 rodzin. Oczywiście też właśnie wszyscy z dziećmi, także bardzo duża ekipa. I ten snack bar jest otwarty do rana. Tam jeszcze tak przed snack barem, przed barem szeryfa jest jeszcze taki grill, gdzie o, nie wiem, 12 jest w nocy rozpalany? Chyba o 12 w nocy. Około 12 w nocy ten grill jest dopiero rozpalany. Wszystko tam zaczyna się dopiero dziać. Czyli o 12 w nocy dla takich nocnych marków jest co zjeść. Można mięso z grilla zjeść, można jakieś bułki tam takie z tym mięsem też zjeść. Jakieś tam jeszcze jakieś inne rzeczy, jakieś chyba nawet zupy są jeszcze nawet o tej porze dostępne po kolacji, bo kolacja kończy się tam o 21 czy coś, a później jeszcze o 12, o 12 w nocy jest co zjeść. A dodatkowo jeszcze po tym, jak się już skończy ten grill, wysmaży pan wszystkie mięsa i tak dalej, co ma, to jeszcze są robione bułki i właśnie zaniesione są do tego baru szeryfa i tam jeszcze o, nie wiem, 3 rano można sobie bułkę przekąsić i jeszcze sobie coś zjeść. Tak więc niczego tutaj na pewno nie brakuje. Jest to na pewno też na plus. Dla wszyscy tutaj się odnajdą. I co? Czyli dobrze się tutaj czuję, nikt mi nie zwraca uwagi. Jest to hotel dla rodzin z dziećmi. Bardzo dużo tutaj fajnych tych basenów, takich miejsc do pływania. Dużo leżaków. Bardzo bliski dostęp do morza. Ultra all inclusive. Dużo jakichś tam różnych animacji. Dużo różnych takich właśnie rzeczy, gdzie dzieci i nawet starsze osoby mogą się po prostu no jakoś tutaj zająć czymś, żeby się nie nudzić. I naprawdę dużo, 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 dużo plusów. Ja teraz właśnie idę po tą kawkę. Tu już jest śniadanie otwarte. Idę po kawkę i jedziemy dzisiaj na wycieczkę. Ale coś tam na pewno z tej wycieczki będzie, także zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę pod tym filmem. A tutaj mamy właśnie jeszcze Gypso Kids Club. Także tam dzieci też całymi dniami siedzą. Tam gdzieś piłkę mogą pograć z innej strony. Czy tam, już teraz nawet w sumie nie wiem. Moja córka w piłkę nie gra, to aż tak bardzo się nie interesowałem. Restauracja. Jedzenie jeszcze. Jeśli chodzi o śniadania, to takie zwykłe, standardowe. Jeśli chodzi o obiady, to takie zwykłe, standardowe. Ale kolacje to są ogromne. Jest bardzo dużo przeróżnych rzeczy, które grilli, nie grilli, no wszystkiego, po prostu wszystkiego. Tak dużo mięs, bardzo dużo mięs.
ale widzicie, bułek całe, pomidorki, bułek, o dobra, już zacznę to, pieczywo, bardzo, bardzo, bardzo duże, wybór, pełno tego wszystkiego, tutaj jakieś świeżutkie ogóreczki, pomidorki, serki, ogólnie bardzo duża stołówka, bardzo, bardzo, tutaj to jest właśnie ta restauracja, gdzie są śniadania, obiady i kolacje, główna, jajeczka, jakieś tam takie bułeczki francuskie, jakieś rogaliki, jakieś coś, no tak normalnie, po prostu normalnie, ale jest w czym wybierać, są słodkości, są jakieś miseczki, widzicie takie tutaj różne rzeczy, także jest grubo, jest do oliwek jest dużo, jakichś tam innych, naprawdę dużo, dużo rzeczy, a to jest tylko śniadanie, na obiad mówię, na obiad jest też tutaj jest, tak średnio, ale dużo wszystkiego, a na kolację to jeszcze dodatkowo jest odpalane to miejsce, na kolację, tam jeszcze w ogóle tak, jest wejście na górę, gdzie można na dachu sobie zjeść, na rooftop, tak, taki jest, gdzie można sobie zjeść kolację, oczywiście. O, tutaj też są jeszcze jakieś rzeczy, ale właśnie na kolację tutaj to wszystko jest też podpalane. Tam dodatkowo z tym właśnie grill, o którym mówiłem, i to on też na kolację jest odpalany, zawsze coś tam są zrobione. Tutaj są jakieś lody, także naprawdę wszystkiego jest kosmos dużo i tam oczywiście hotel dalej się ciągnie, tam jest bar u szeryfa, tam są jeszcze kolejne baseny, zjeżdżalnie, także obiekt jest bardzo, bardzo duży i fajny. Dobra, tu jest jeszcze taka turecka prawdziwa herbatka, gdzie lejemy sobie taką z góry esencję do takich ładnych tutaj szklaneczek i dodatkowo wodą sobie tutaj dolewamy sobie wody do tej esencji, no i jakiś cukier, cytryna, no i już. Czajniczki, lejemy herbatkę, później dolewamy jeszcze gorącej wody i taka prawdziwa turecka herbatka. A ja idę po kawkę. Kawki są tam. Także jest naprawdę grubo. Co jest jeszcze właśnie w Gypsophila Village? Jak sama nazwa mówi, Village jest to taka, można powiedzieć, wioska. Czyli są tutaj takie właśnie pojedyncze, powiedzmy, domy. Są tutaj tak jakby takie pojedyncze domy, czyli takie apartamenty, gdzie jest po kilka mieszkań, tak? Po kilka apartamentów właśnie w takim jednym budynku. Nie jest to jeden wielki, ogromny hotel, iluś tam piętrowy, tylko właśnie jest to taka wioska, gdzie, o, zobaczcie, jak tutaj z tej strony ładnie wygląda. Są takie ładnie drzewa, są takie ławeczki, jest dużo cienia, bardzo dużo roślinności. I są to właśnie takie małe budynki, bardzo dużo takich małych budynków. Jedyny taki też właśnie minus jest taki, że jak ktoś trafi przy ulicy, bo to się ciągnie tak do ulicy, to po pierwsze ma trochę daleko do, ma trochę daleko do basenów i restauracji, do całego tego wszystkiego, co tam jest w środku. My tu jesteśmy bardzo blisko akurat, bo przemieniliśmy sobie, bo trafiliśmy na początku do domku, takiego właśnie jednego z domków. O, takiego, powiedzmy, który jest przy samiutkiej ulicy. Tam jeszcze, powiedzmy, jest jeden rząd dalej. Więc głośno w ulicy, no i nie miło, nieprzyjemnie, ale jak się poprosi obsługę po prostu podczas check-inu, to jakby się okazało, że właśnie tam mamy, to po prostu tam za niewielką opłatą, około 30 euro, przerzucili nas prawie pod samiutki basen, w samym prawie tam centrum, gdzie chcieliśmy. Ale też jest jeszcze jakby następny rząd, że po prostu też nie słychać krzyków dzieci, nie słychać żadnych okrzyków z basenu, ale jest już po prostu bardzo blisko. Ostatni rząd przed właśnie tym hałasem. No i właśnie to tak wygląda. Właśnie wygląda to tak, że to są takie właśnie, taka wioska, taki village. Ale tak to właśnie wygląda. Czyli można trafić dobrze, a można trafić źle. No i później trzeba sobie pokój ewentualnie przenieść. To, jak wygląda nasz pokój, to pokażę może później, jak pojedziemy na wycieczkę,
przyjdzie, że tak powiem, obsługa, pani tam ogarnie nam łóżko, trochę posprząta i tak dalej, to wtedy może pokażę. Teraz też jeszcze tam Emi śpi, bo jest dopiero 7 rano, więc nie będę kręcił, ale później pokażę po wycieczce, jak wygląda pokój. I druga jeszcze sprawa, to polecam pojeździć sobie tutaj trochę na wycieczki, bo ceny są dość przystępne, takie, że no w miarę na każdą kieszeń, gdzie można za 20 parę euro za osobę pojechać na cały dzień na wycieczkę, gdzie mamy tam jakiś obiad, oczywiście dojazd, jakieś inne rzeczy, tak jak my teraz właśnie płacimy, 25 euro od osoby i jedziemy na wycieczkę na cały dzień, gdzieś tam jakiś wodospad, jakiś tam meczet, jakieś jeszcze inne rzeczy, przepłyniemy się statkiem gdzieś tutaj, nawet wszystko w cenie, w tych 25 euro, więc warto się zainteresować właśnie gdzieś jakimiś stronkami, gdzie można kupić sobie takie wycieczki, czy tutaj u rezydenta, może być u rezydenta, może być troszeczkę drożej, wiadomo, i troszeczkę pozwiedzać, bo cenowo jest całkiem spoko. Jeszcze o kilku rzeczach tutaj szybko powiem. Właśnie zbliża się 8 i zaczyna już robić się gorąco, ale no to też jest, myślę, no duży plus. To jest, myślę, duży plus, ale już nie tyle Gypsophila Village, tylko po prostu Turcji, a na pewno już tutaj tego rejonu koło Antalii czy Alanii. Jest w ciągu dnia, no jest bardzo gorąco, no to trzeba to przyznać, przynajmniej teraz, w sierpniu oczywiście. Jesteśmy w sierpniu, więc jest bardzo gorąco. Niebo każdego dnia jest po prostu przepięknie, czysto niebieskie. Nie ma nawet najmniejszego zachmurzenia przez cały dzień. Pogoda jest każdego dnia murowana, myślę, że można spokojnie powiedzieć, gwarantowana. Jeśli przylecicie w sierpniu do Turcji, tutaj w te rejony, pogoda raczej jest gwarantowana. To jest to, czyli pogoda, ale jeszcze jedna taka rzecz, którą też ja zaobserwowałem. O, jak pięknie widać już właśnie to słoneczko wychodzące, bo wcześniej o godzinie 7 to jeszcze tak było nisko, że kolory na filmie nie były takie ładne jak teraz, już się robią coraz lepsze. Jeszcze jedna taka rzecz, nie wiem, czy to jest zaleta tego tutaj rejonu, czy tego kraju, czy też tylko tego hotelu, bo widzę, że tutaj czasami chodzi pan z takim opryskiwaczem i po tych wszystkich krzaczkach tutaj psika czymś. Nie wiem, czy to jest jakiś nawóz, czy jest to jakiś środek, jakiś taki właśnie zabijający komary i takie inne rzeczy, ale nie ma tutaj w ogóle komarów, a jest mi to łatwo porównać z tego względu, że byliśmy na Rodos, byliśmy właśnie w Grecji na Rodos, tylko że o innej porze, końcówka września, jakoś początek chyba października, było mnóstwo komarów, mnóstwo, normalnie tak ciachały, że nie szło w pokoju, wszystko niby pozamykane, komarów bardzo dużo, bardzo dużo, tutaj nie ma po prostu, przynajmniej albo teraz, że jest taka pora roku, czyli sierpień, albo dlatego, że właśnie chodzi pan i tutaj psika po tych krzakach czymś codziennie, albo po prostu tutaj tak jest, nie wiem. W każdym bądź razie nie ma komarów, wieczorami spokojnie można siedzieć, nie ma jakichś, nie widzę tu żadnych jakichś ani pająków, ani żadnego robaków, niczego tu nie widzę. Żadnych czegoś, co mogłoby przeszkadzać. Widziałem tylko kilka małych jaszczureczek takich, ale to dosłownie kilka. I takich bardzo malutkich, a tak to nic, kompletnie nic. Także myślę, że to jest na plus w ogóle chyba gdzieś tutaj tego rejonu, pogody i czasu. Czyli nie ma komarów, pogoda gwarantowana. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy to jest też pora roku, czy to też od czego to w sumie zależy, ale jest tutaj dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. I połowa to Polacy, połowa to Niemcy. I koniec. Co druga osoba mówi po polsku, a co druga właśnie mówi po niemiecku. Także takie rzeczy. Znajduję się przed hotelem, przy głównej drodze, który jest właśnie bezpośredni taki wjazd. I tutaj są właśnie jeszcze te apartamenty, o których mówiłem, które są właśnie przy tej drodze. Jest tutaj trochę głośno. Nie wiem, może nie jest źle, może jak ktoś ma pozamykane okna czy coś, a w sumie my i tak mamy. Ale właśnie słyszycie, no jeżdżą auta, jest głośno. Ale ogólnie okolica tutaj spoko. W sumie nie byłem w innych, ciężko mi porównać, ale tutaj nie jest jakoś źle. Ładnie, palmy, dużo miejsc, gdzie można zrobić jakieś zakupy. Także całkiem spoko, nie wiem, pojedziemy dzisiaj na wycieczkę autobusem. Trochę pozwiedzamy, to będę miał większe rozeznanie. No i tak tu właśnie jest. Gypsophila Village.
Gypsophila Village, gdzie ten znak tutaj taki ogromny, Gypsophila Village w Okul Kalar, Okul Jalar, nie wiem, różnie to mówią na to, zwał jak zwał, w każdym bądź razie tutaj. No i tu ogromna wioska z setkami pokoi, mieszkań, myślę, że dużo, nie wiem ile, ale dużo. Jak to na wioskę przystało, nie ma tu za bardzo na wioskach nic wielkiego i recepcja w tej wiosce też jest bardzo mała. W tym hotelu jest naprawdę recepcja bardzo mała, ale bardzo dobrą lemoniadę tutaj mają. Bardzo, bardzo dobra. Także to tyle, o, taka recepcja. Niektóre hotele mają ogromne recepcje. Byłem w jednym jeszcze takim hotelu. Byłem w jednym, a już nie pamiętam nazwy, gdzie recepcja, o Jezus Maria, jaki w ogóle hotel wielki, ogromny. Z 10 minut trzeba było iść przez hotel, żeby dojść z jednej strony na drugą. Przez recepcję i przez po prostu, no tam, no dół taki hotelu. Hall, gdzie są kanapy i tak dalej, a tutaj po prostu jest to tylko takie małe przejście, tam jest recepcja i koniec, i później wioska. O, dużo, dużo, dużo takich domów, gdzie są mieszkanka. Do mnie. Happy birthday to you. Nie. Czekaj mi. Okej. Okay. No. Co? Jeszcze raz. Co? Come on.
can't be fighting and hurting when we don't need to. Yeah, I don't got time to be thinking about.